Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy mus czekoladowy. Jest to szybciutki deser. Potrzebować będziemy pół litra śmietanki 30%, 4 łyżeczki żelatyny. Żelatynę zalewam paroma łyżkami wrzącej wody i mieszam do całkowitego rozpuszczenia. Będziemy jeszcze potrzebować 4 łyżki cukru pudru oraz 4 łyżki ciemnego kakao i nabierz ciasteczka. Herbatniki, jakie w domu mamy, mogą być zwykłe herbatniki kakaowe, mogą też być delicje. To już jest według uznania. Śmietanę z cukrem ubijam na sztywno, a żelatynę mieszam do całkowitego rozpuszczenia. Żelatyna musi być płynna i przestudzona. Do śmietany nie możemy dodać gorącej żelatyny. Teraz ubijam śmietanę z cukrem na sztywno. Śmietanę już mam ubitą, żelatynę płynną i teraz cienkim strumieniem wlewam żelatynę do śmietany. Cały czas mieszam. Teraz będę dodawać kakao. Ja mam ciemne kakao i będę dodawać do naszego musu kakao. I również cały czas mieszam. Przesiałam przez siteczko, aby nie mieć grudek w kakao. I wyłożymy do formy nasz mus. Teraz wykładamy do formy. Forma 11 na 25 cm. Formę mam posmarowaną tak delikatnie tłuszczem. Możemy wyłożyć folią spożywczą, możemy papierem do pieczenia, a ja sobie tak delikatnie posmarowałam tłuszczem. I wykładamy mus czekoladowy do formy. Wyrównujemy i na wierzch układamy ciasteczka. I dajemy do lodówki tak na około 2 godziny. Po 2 godzinach mus obracamy. Tak wyrównujemy. I mus mamy gotowy. Na wierzch dajemy ciasteczka. Przykrywamy i mus wędruje do lodówki. Tak przygotowany mus czekoladowy. I tak oto mus czekoladowy odwróciłam. Wierzch posypię startą czekoladą. I ukroimy kawałeczek. I tak oto wygląda mus czekoladowy. O ile Państwu mój przepis się podoba, to
to serdecznie proszę o łapkę w górę, mus czekoladowy.